Kujawsko-Pomorska e Szkoła i Kujawsko-Pomorskie Województwo. Przypomnijmy, że Urząd Marszałkowski organizuje dla Was, drodzy uczniowie, właśnie te lekcje. I tę lekcję także gospodarzem jej jest pan Zbigniew Milkiewicz. Dzień dobry. Co dzisiaj tematem Dzień zajęcie? dobry. Dzisiaj... Jest... Spojrzymy na sytuację geopolityczną Europy po kongresie, właściwie rozmowach pokojowych i traktacie wersalskim, i zobaczymy, dlaczego demokracja, którą przyjęto po zakończeniu wojny światowej z wielkim entuzjazmem, zaczęła słabnąć w połowie lat dwudziestych. Zatem dzisiaj o przyczynach kryzysu demokracji w latach dwudziestych XX wieku, no i przejrzymy się jednemu z istotnych trendów ideologicznych, ale również praktycznych rozwiązań w Europie, jakim był faszyzm, faszyzm we Włoszech. W podstawie programowej mamy kilka zapisów, które wskazują na to, że są to zjawiska niezwykle ważne, bo między innymi powinniście umieć wyjaśnić społeczne, gospodarcze, polityczne i kulturowe uwarunkowania rządów autorytarnych w Europie Środkowo-Wschodniej, ale również między innymi faszyzmu włoskiego, charakteryzować imperialne cele oraz istotę, esencję systemów totalitarnych. No, i jak widać, również te stanowiska nauk społecznych na temat genezy i mechanizmów działania systemów totalitarnych. Na kolejnych zajęciach będziemy przyglądali się kolejnym totalitaryzmom niemieckiemu oraz radzieckiemu, ale trzeba zacząć od tego, który pojawił się jako pierwszy. A na dodatek, jeszcze w innym punkcie podstawy programowej, widać także, że powinniśmy umieć scharakteryzować Wy powinniście umieć scharakteryzować Proces demokratyzacji społeczeństw międzywojennych i ustrojów politycznych z uwzględnieniem następstw I wojny światowej. Również o życiu gospodarczym okresu międzywojennego, co nieco, bo dzisiaj także będziemy rozmawiali choćby o hiperinflacji i załamaniu gospodarki, a w każdym razie ogromnych trudnościach a z funkcjonowaniem gospodarki w wielu państwach Europy po zakończeniu I wojny światowej. Właśnie ten problem, który chcemy dzisiaj poruszyć, składać się będzie z dwóch podstaw. Mianowicie, pierwszym filarem będą właśnie te wszelkiej maści problemy gospodarczo-społeczne i polityczne społeczeństwo I wojny światowej, a później na tej podstawie będziemy mogli przeanalizować, jak to wyglądało w Italii. I oto powojenne problemy Europy. Pierwszy problem, który nam się tutaj pojawia, jak widzimy z tego wykresu, z tego diagramu, straty, straty i to bardzo duże straty ludzkie. Szacuje się, że w czasie I wojny światowej zginęło około 10 milionów ludzi, około 20 milionów odniosło rany. Jeżeli dołączymy do tego jeszcze ofiary Hiszpanki, pandemii grypy, to będziemy mieli do czynienia łącznie z populacją około 50 milionów ofiar. Zwróćcie uwagę na to, że państwa, tak z tego diagramu oczywiście możemy wnioskować, że państwa entanty poniosły. Większe straty niż państwa centralne, ale nie ma się czemu dziwić, w państwach handy funkcjonowała między innymi Rosja z dużym, przecież największym potencjałem ludnościowym ze wszystkich uczestników tego działania militarnego na terenie Europy i proszę zwrócić uwagę, że jeszcze w tym czasie w I wojnie światowej dostrzec możemy przewagę albo wyraźną, albo lekką przewagę pod względem liczby ofiar żołnierzy wśród żołnierzy działających, walczących na frontach wojny i mniejszą mniejsze straty wśród ludności cywilnej. Druga wojna światowa przyniesie zasadniczą odmianę. A więc zachwiana została demografia Europy. W związku z czym naturalną koleją rzeczy zmniejszyła się liczba rąk do pracy, co w konsekwencji przyniosło potrzebę zatrudniania również kobiet, a to z kolei doprowadzało do ich emancypacji w różnym zakresie. Ale również zmniejszyła się populacja potencjalnych konsumentów, a i ofiary wojny też miały duże problemy, o których za chwilę będziemy rozmawiali. I proszę zobaczyć, oto podstawowe dane, z których widać wyraźnie, że bardzo duże straty w porównaniu do liczby ludności poniosła Francja, bo to jest ponad 4,7% całego społeczeństwa zginęło w czasie I wojny światowej. Ten fakt nie może być lekceważony. Francuski defetyzm, nastawienie polityków do przyszłej potencjalnej wojny, czyli jak my mówimy II wojny światowej, no nie mogło być inne. Lęk, obawa przed powtórką hekatomby ofiar czasów I wojny światowej wyraźnie sprzyjało epizerskim nastawieniom polityków, którzy reprezentowali opinię publiczną. Zwróćmy uwagę również, patrząc na te wskaźniki. Że w skali procentowej jeszcze wyższe straty zanotowała Serbia. Tu mamy do czynienia ze śmiercią około ponad 16% całej populacji narodu serbskiego, czy mieszkańców państwa serbskiego w czasie wojny światowej. W liczbach bezwzględnych, oczywiście, nikt nie przegoni Rosji, która wyraźnie tutaj dominuje w tym zestawieniu no nie ma się czemu dziwić natomiast zwróćcie uwagę również na to, że niewielkie straty poniosły Stany Zjednoczone ze swoimi ponad 117 tysiącami zabitych, co stanowiło niewielki odsetek całej populacji. No i tu od razu możemy dostrzec, zobaczyć nawet na tym przykładzie, kto tę wojnę wygrał, kto z niej w największym stopniu skorzystał. Zwróćmy uwagę jeszcze na państwa centralne. No tu największe straty ludzkie poniosło państwo niemieckie, cesarstwo niemieckie. Bez mała 4% ogółu populacji wśród zabitych. No nie straty ponieśli również inni koalicjanci, niemiec. A więc nie dość, że przegrali, to jeszcze musieli odczuć, odczuć na własnej skórze takie niedobory i ogromnie szczęść, które spadły na społeczeństwo niemieckie również w wymiarze bardzo personalnym, indywidualnym. Proszę zwrócić uwagę również na to, że skoro potencjał demograficzny wielu państw istotnie mocno się skurczył, to również problemy o charakterze ekonomicznym, gospodarczym dotknęły gospodarki państw uczestniczących w wojnie. Przykład najpewniej nieadekwatny, bo przykład brytyjski. Brytyjczycy relatywnie dobrze dali sobie radę z kryzysem powojennym, choć proszę zwrócić uwagę na to, że ten regres ekonomiczny, który się pojawił w Europie kontynentalnej, przede wszystkim w pokonanych Niemczech, w państwach byłego Imperium Austro-Węgierskiego czy na terenach Rosji, dotknął również w bardzo istotnym stopniu także. Francją. Przecież państwo zwycięskie. Oto wskaźniki. Popatrzcie według badań, które prezentowane są w opracowaniach dotyczących historii ekonomii, historii gospodarki. Przyjmując za wskaźnik rozwoju produkcji przemysłowej podkreślam, rok 1913 jako 100%, to zwróćcie uwagę na to, że w roku 1920 poziom produkcji przemysłowej Państw Europy sięgnął zaledwie 77% tego stanu wcześniejszego, czyli tego stanu stuprocentowego. Więc widzimy ewidentny regres i proszę zobaczyć, że nawet Wielka Brytania, jak mówiłem, wyraźnie to widać dla roku 1920-21 w delikatny sposób odczuła recesję. Jak mówię na terenach krajów Europy kontynentalnej, ten regres był jeszcze bardziej widoczny. Oczywiście, zniszczenia wojenne dodawały niesamowitego, groźnego kolorytu dla tej smutnej rzeczywistości powojennej, przede wszystkim na terenach wschodniej Francji, Belgii, ale również na terenach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie linia frontu wielokrotnie zmieniała swoje rozmieszczenie. Kolejnym problemem powojennej Europy było ogromne zadłużenie państw europejskich i to zarówno państw centralnych, jak i przede wszystkim zwycięskich mocarstw santanty w bankach komercyjnych, ale również dla budżetu państwa amerykańskiego właśnie w USA. Wynikną z tego gigantyczne konsekwencje związane między innymi z próbą równoważenia własnych budżetów. A to z kolei będzie determinować działania odwetowe podejmowane na Niemcach, przede wszystkim na Niemcach oraz innych państwach centralnych w ramach bardzo wysokich kwot reparacji wojennych. To one będą miały niwelować ten deficyt. To Niemcy i inne państwa centralne miały w tym założeniu finansować spłatę wierzytelności amerykańskich przez takie państwa zwycięskie, jak Francja czy Wielka Brytania. W związku z koniecznością podporządkowania gospodarki w czasie wojny celom militarnym, oczywiście nie zniknęła własność prywatna, nie wprowadzono elementów komunistycznych w gospodarce, ale wprowadzono elementy planowania oraz podporządkowania tej prywatnej gospodarki celom nadrzędnym działalności państwa. Tym celem nadrzędnym był wtedy sukces militarny, zapewnienie wszystkiego, co jest potrzebne, niezbędne do osiągnięcia tego sukcesu. Dlatego też taka formuła, taka idea ekonomiczna, jaką był etatyzm, rozgościła się w myśleniu strategicznym polityków Europy, przede wszystkim tej Europy kontynentalnej. W mniejszym stopniu polityków brytyjskich czy amerykańskich do tego stopnia, że etatyzm stał się elementem funkcjonowania państwa. Więc, innymi słowy, rola państwa w procesach gospodarczych, nie tylko w tworzeniu prawa, ale również w wspieraniu inicjatyw prywatnych albo tworzenia jakichś własnych sektorów działania w gospodarce elementem, który dla Europy stał się immanentną częścią systemu składowego myślenia o polityce i społeczeństwie. Doprowadziło to między innymi, to również po pokłosie I wojny światowej, do reglamentacji artykułów pierwszej potrzeb. Więc zwróćmy uwagę, że te problemy związane z zadłużeniem Europy, z kosztami prowadzenia działań wojennych, były tak istotne, że trzeba było wprowadzić i przedłużyć tę ingerencję państwa w procesy ekonomiczne, ale także reglamentować, czyli retencjonować Przede wszystkim żywność. i Proszę zobaczyć, oto karykatury czy ikonografia, która pokazuje nam działania amerykańskie. Amerykanie przed przyłączeniem się do wojny handlowali swoimi produktami ze wszystkimi stronami prowadzącymi działania wojenne. Od 1917 roku ewidentnie sprzedawali, jak widzicie w tych workach niesionych przez wuja sama, nie tylko broń, nie tylko materiały medyczne ale również no wszystko to, a więc jedzenie i, i odzież, mundury, co było potrzebne dla naszych chłopaków walczących na froncie. Aby to uczynić, no należało przede wszystkim rozbudować flotę handlową, ale także i marynarkę wojenną. No i w efekcie USA w traktacie waszyngtońskim w 1922 roku, przypomnę, wspominałem o nim na poprzednich zajęciach, wypracowali równorzędną pozycję pod względem liczebności, tonażu marynarki wojennej z Wielką Brytanią, a więc Wielka Brytania nie była już dominatorem, jedynym dominatorem w walce o wpływy na morzach, oceanach, ale również w koloniach. Amerykanie niedługo Wielką Brytanię całkiem zdetronizują, a więc znowu widzimy, że bez wsparcia amerykańskiego trudno byłoby Wygrać działania militarne w I wojnie światowej państwo Mantanty. Ale Amerykanie musieli coś z tego mieć. Kolejne dwa, dwie statystyki pokazują nam to, co powinno uzmysłowić nam, kto wygrał, kto przegrał I wojnę światową. Jeżeli patrzymy na zasoby złota w milionach dolarów w okresie I wojny światowej, to widzimy, że w ciągu tych czterech lat Najwięcej stracili Niemcy, Austro-Węgrzy. Wiemy, że to pokonani. No to, to wydaje się oczywiste, ale popatrzcie, że na kolejnych miejscach znajdują się zwycięzcy państwa Antanty. Wielka Brytania, Francja, Italia. Nie ma się co dziwić, że później niestabilność polityczno-ekonomiczno-społeczna na terenie tego państwa się pojawiła, co dało szansę między innymi wyjścia z cienia. Eee, faszystą? Rumunia czy Belgia? Kto wobec tego wygrał I wojnę światową w tym ekonomicznym znaczeniu? No także widać dwóch potentatów: Stany Zjednoczone Ameryki, wyrosły już na zdecydowanego lidera gospodarczego świata, ale również Japonia na Dalekim Wschodzie. Proszę zobaczyć również, że skorzystały na tej wojnie państwa neutralne. Które również prowadziły handel, dostarczały żywność, surowce naturalne. Do tych krajów zaliczyć możemy Hiszpanię, Argentynę, w ogóle państwa latynoskie, czy Holandię, Szwajcarię, czy Szwecję na dużo mniejszym poziomie, ale jednak in plus. Ale to nie wszystko posiadanie zasobów złota. Popatrzmy jeszcze, aby wygrać wojnę i stracić na niej jak najmniej wygrać politycznie trzeba było zaciągnąć jak wspomniałem wierzytelności wierzytelności które najczęściej a, znajdowały się w rękach depozytariuszy amerykańskich i oto widzimy znowu lata 1914 18 i 1921 rok być może to powinno budzić nasze zdumienie że dopiero w 1921 roku w państwach zwycięskich zadłużenie wyrażane w miliardach dolarów wobec wierzycieli amerykańskich istotnie wzrosło. Jedynym wyjątkiem są tutaj Niemcy. Niemcy ten wzrost zanotowały w roku 1918, a później to zadłużenie powolutku się redukowało. Oczywiście w 1921 roku, przypominam, pojawi się informacja i decyzja zwycięzców o ogromnych reparacjach wojennych. Więc to zadłużenie gwałtownie będzie wzrastać do tego stopnia, że Niemcy stwierdzą, że nie będą w stanie wykonywać tych ordonansów wynikłych z traktatu pokojowego zawartego w Wersalu. Niemniej jednak popatrzmy. Zwycięskie mocarstwo francuskie powinno zapłacić państwu amerykańskiemu, bankom amerykańskim. Gigantyczne pieniądze. Zwróćmy uwagę, że te miliardy dolarów zadłużenia to są miliardy dolarów ówczesnych. Teraz byłyby to biliony dolarów. Chciałbym na to zwrócić uwagę. Więc koszty wojny były gigantyczne. I to jeszcze raz podkreśla to, co widzieliśmy na poprzednim slajdzie. Zwycięzcą tej wojny, bezapelacyjnym zwycięzcą było tylko jedno państwo USA. I aż dziwne, że nie wzięło ono na swoje barki odpowiedzialności za losy świata, bo przecież przypominam, Senat nie ratyfikował traktatu wersalskiego wraz z aktem, z statutem Ligi Narodów. No i to przypieczętowało za jakiś czas krach tej sytuacji. W czasie wojny rządy państw Odwoływały się do ofiarności swoich obywateli. Proszę bardzo, zamień złoto na pociski, prawda? daj te swoje kruszce, srebro czy złoto. Dzięki temu wygramy wojnę. A my damy tobie jakiś papier wartościowy, który może okazać się mało wartościowy. Bo jeżeli państwo ma za chwilę oddać, za chwilę, po kil kilka lat po zakończeniu wojny, to co włożyłeś, no to najłatwiej byłoby. Wydrukować puste pieniądze, pieniądze bez wartości, które będą posiadały coraz większe nominały. No i obywatel po otrzymaniu takiego wynagrodzenia pomyśli, no to zarobiłem, pomogłem Państwu i mam duże pieniądze, ale czy one rzeczywiście są duże? No nie, ponieważ pojawia się gigantyczny kolejny problem. Problem, który nazywa się hiperinflacją. Hiperinflacja to między innymi. Zobaczcie, takie zjawisko, które na terenach Niemiec, Republiki Weimarskiej po 1919 roku, za dla roku 1923, wyniosło 30 miliardów procent. Trudno sobie to wyobrazić, ale wynagrodzenia były wypłacane między innymi dwa razy dziennie. No bo gdyby tylko jeden raz dziennie były wypłacane, to mogłoby to oznaczać gigantyczne straty dla osoby, która wynagrodzenie otrzymuje. Widzicie te miotłę i pieniądze na ulicy? One rzeczywiście mogły leżeć na ulicy i nie było specjalnie po co się schylać. Oto inny przykład, który obrazuje nam skalę hiperinflacji. Oto za bochenek chleba w roku 1918 w listopadzie należało zapłacić jedną markę niemiecką. Cztery lata później 163 marki, ale to jeszcze nie jest hiperinflacja. Ale popatrzmy, w listopadzie 1923 roku już 200 miliardów marek. I tu mamy do czynienia z hiperinflacją. Oto znaczek pocztowy, który posiada mimo 50 miliardów marek, no cóż to, naklejamy i wysyłamy i, i dochodzi, ale być może odbiorca będzie musiał jeszcze dopłacić kolejne miliardy marek za odebranie, ponieważ poczta policzy sobie dodatkowo za usługę, której cena-wartość zostanie policzona ponownie. Oto pracobiorcy, którzy niosą swoje wynagrodzenie. Zobaczcie, tu portfel do kieszeni, na nic się nie zda, trzeba mieć takie sakwojarze, takie torby podróżne. W które będziemy mogli umieszczać te pieniądze, albo co można z nimi zrobić? No, na przykład wytapetować ścianę tak jak niektóre zdjęcia na to wskazują, albo budować sobie jakąś piramidkę w ramach zabaw dziecięcych. A produktów, towarów na rynku jest coraz mniej. Wobec tego pojawiają się kolejki, i to po artykuły pierwszej potrzeby. No, tak wyglądała ta rzeczywistość, która sprzyjała również pojawianiu się ruchów skrajnych ruchów politycznych. No i wreszcie ostatnim problemem, który chciałbym zasygnalizować jako niezwykle istotny, można by powiedzieć kluczowy dla rozumienia, dlaczego w niektórych państwach Europy pojawiały się właśnie takie ruchy o charakterze prawicowym, konserwatywnym, ale również nacjonalistycznym, był problem kombatantów, weteranów, czyli byłych żołnierzy. Proszę zobaczyć, kiedy rozpoczynała się wojna, wszystkie strony konfliktu z radością parły do tej wojny. Hurra! Atakujemy wroga, za sześć tygodni będziemy w domu. Czekajcie na nas, tak mówią żołnierze państw centralnych. W podobny sposób manifestują swoją radość z potencjalnego zwycięstwa państwa Antanty, jak widzicie. Ale zderzenie z rzeczywistością znowu będzie straszne, bo to ci bohaterowie często giną, jak wiemy, Często są ranni, często pozbawieni wzroku, jak ci żołnierze brytyjscy po ataku broni chemicznej. Rozejmem dla nich, bo tak brzmi tytuł tej karykatury, może być jedynie śmierć obok siebie. To jest rozejm na zawsze. Ci żołnierze już do siebie nigdy nie strzelą no i nie będą odczuwali konsekwencji uczestnictwa w wojnie. Niekiedy jakaś akcja charytatywna, tak jak tu na tym przykładzie australijskim, to jest ikonografia z tamtych czasów, z lat 20. XX wieku. Można trochę pofetować tych żołnierzy, pogratulować im, być może od czasu do czasu nabyć dla nich jakiś posiłek, strawę lub załatwić dach nad głową. Ale to wymaga przecież rozwiązania systemowego. A? Oto nie było łatwo, a często żołnierze po powrocie z tej traumy pierwszej wojny światowej wyglądali tak. Albo tak, jak żołnierz, były żołnierz niemiecki, który czeka na wsparcie. Wsparcie no, no takie jak widzicie, wsparcie na ulicy. Niekiedy próbowano pokazać niewidomym żołnierzom, byłym żołnierzom francuskim że mogą pleść na przykład jakieś koszyki z materiałów roślinnych. No ale, ale to nie jest chyba sens życia tych ludzi. Czy karykatura brytyjska, która pokazuje nam wyraźny podział społeczeństwa na tych, którzy osiągnęli dobrobyt w czasie tej wojny, przedsiębiorców, którzy na tej wojnie zarabiali oraz potencjalnych bohaterów. Zobaczcie, że żołnierz odznaczony jest przynajmniej dwoma orderami wojennymi, ale jest inwalidą. I właściwie to są światy, które siebie wykluczają. Żołnierz mówi, no chciałbym uzyskać jakąś aprobatę, jakąś pochwałę za dość za to, co zrobiłem dla ojczyzny. No co ja z tego mam? I podobna karykatura z Australii, Proszę zobaczyć, tam też przecież żołnierze armii imperialnej wrócili do domu i oto żołnierz pełnosprawny, jak widzimy, nie, nie, kaleka, nie, inwalida wojenny próbuje wrócić do swojej pracy, ale przedsiębiorca mówi: No, chwila, no, 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 no nie. to miejsca to są właściwie zarezerwowane teraz dla kobiet. To one zajęły wasze miejsca, żołnierze, kiedy wy poszliście na front. No i teraz przykro mi, ale ja ciebie tu zatrudnić nie mogę. A więc pojawia się rozgoryczenie, rozgoryczenie, które jeszcze syci się rosnącym bezrobociem. I znowu Wielka Brytania. I proszę zobaczyć, ten wskaźnik od roku 1921 wzrasta bardzo gruntownie w porównaniu ze wskaźnikiem z końcówki wojny czy nawet z roku 1919. Jeżeli w Wielkiej Brytanii dochodzi do wzrostu bezrobocia, to znowu można sobie wyobrazić, jak ono rosło w krajach Europy kontynentalnej. No i tu pojawia się gigantyczny problem, problem, który zdeterminuje postawy społeczne w obliczu zagrożeń demokracji. No to pojawia się pytanie, czy w tak trudnych czasach istotne będzie bezpieczeństwo socjalne, czyli możliwość uzyskania czegokolwiek dla przeżycia, czy ważne będą takie wartości indywidualne jak wolność osobista czy wolność polityczna. Ludzie, mając do wyboru te dwie wartości, jak się okazało, niestety niekompatybilne wartości wybierali wartość numer jeden. Znaczy ogromna większość społeczeństw krajów, które borykały się z tymi problemami, przyzwalały na niszczenie demokracji, demokratycznego porządku oraz yy, zgadzały się na rządy autorytarne lub totalitarne. No więc podsumowując, dlaczego społeczeństwa Europy zaczęły odchodzić od demokracji, po zachłyśnięciu się demokracją, tak jak na przykład w Polsce, um, minęło kilka lat i, i twórca tego systemu, jeden z twórców z tego systemu, Józef Piłsudski, wystąpił przeciw swojemu dziecku, aby je zniszczyć i zastąpić reżimem autorytarnym. Więc po pierwsze, no, najczęściej istniała tu, istniały bardzo słabe struktury demokratyczne, między m.in. struktury partyjne, nie było tego głębokiego zakorzenienia a w mentalności ludzi, którzy byli przyzwyczajeni w krajach Europy Wschodniej, Środkowej czy Bałkańskiej do rządów twardych, rządów absolutnych niemal. Ee, państwa demokratyczne z trudnością albo wręcz wcale nie potrafiły sobie poradzić z problemami, które zarysowaliśmy. A więc ludzie tracili wiarę. W uzdrawiającą moc demokracji. Demokracja nie kojarzyła się wobec tego tylko i wyłącznie z dobrobytem, no bo takie było przekonanie. No, zwycięzcy wygrali wojnę no to właśnie dlatego, że mają tam ten demokratyczny model czy reżim polityczny. No i wreszcie kryzys wartości, wartości indywidualne, zaczęły tracić na znaczeniu na rzecz wartości kolektywnych. A więc wartości takie jak wspólnota, naród, państwo zaczęły być postrzegane jako coś znacznie ważniejszego, ponieważ dawały jakąś szansę, dawały często gwarancję na to, że można przez te trudne czasy jakoś przejść i pozostać przy życiu. I proszę zwrócić uwagę, że na tej mapie Europy kolorem pomarańczowym lub brązowym no niestety nie jestem specjalistą od kolorów widać wyraźnie że duża część naszej części Europy oraz Hiszpania i Portugalia przeszły od demokratycznego reżimu politycznego do reżimów autorytarnych fioletowy kolor oznacza czy niebieski ale chyba fioletowy oznacza również państwa totalitarne czyli jeszcze bardziej daleko posuniętą ingerencją państwa w życie obywateli i popatrzcie że ewenementem w naszej części Europy była Czechosłowacja, która do końca swojego istnienia, do marca 1939 roku, pozostała jedynym w tej części Europy państwem demokratycznym. A dyktatorzy w Europie zmieniali się jak w kalejdoskopie. Proszę zobaczyć. mi: Horthy w Węgry, Salazar w Portugalii, no Józef Piłsudski, o którym być może będziemy rozmawiali jeszcze w przyszłości. I Litwa, i, i Estonia, popatrzcie, i Łotwa, i Hiszpania, Rumunia. Austria z Engelbertem Dolfusem i Grecja, i Jugosławia, Bułgaria, Albania czy wreszcie Turcja Mustafy Kemala paszy. To mamy dyktatury o charakterze autorytarnym, plus do tego jeszcze i Mussolini, i Hitler, i Lenin, Stalin dopełniali tego zła systemowego. Dlaczego pojawił się faszyzm w Europie, Dlaczego właściwie dlaczego pojawił się faszyzm we Włoszech, i dlaczego osiągnął powodzenie? My na to pytanie odpowiedzieliśmy już w tej pierwszej części zajęć. Tu jedynie streszczamy i trochę pokazujemy, drodzy, jak, jakie konkretne okoliczności doprowadziły do tego. Włosi przystępując do I wojny światowej, uświadamiali sobie, że to jest możliwe, aby osiągnąć jakiś duży sukces, aby podnieść się z marazmu po czasach zjednoczenia w latach 60. Ale zwycięstwo, które okupili ogromną liczbą zabitych i wieloma rannymi, było nazywane okaleczonym, ponieważ Włosi, społeczeństwo włoskie czuło się oszukane, nie uzyskało wszystkich nabytków terytorialnych, o których marzyło, na przykład kolonii niemieckich, przynajmniej części kolonii niemieckich albo półwyspu Istria, który zaczął być częścią królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, więc rozgoryczenie, a na dodatek powrót kombatantów powoduje i bezrobocie i strajki i inflację, na szczęście nie hiperinflację. Komuniści próbują w ramach swojej działalności partyjnej także dokonywać rządów dusz i ciał na ulicach niektórych włoskich miast. No i kombatanci, którzy chcieliby być docenieni, gratyfikowani za swój um, udział w wojnie, nagle okazują się totalnie niepotrzebni. I to właśnie w tej grupie ludzi znajdą się ci, którzy powiedzą basta, chcemy tę sytuację zmienić. Oto Pokaz, jak wyobrażał sobie artysta zagrożenie komunizmem, bolszewizmem. Zobaczcie, że ta głowa bolszewika wyłania się ze stołu obrad Konferencji Pokojowej w Wersalu. Odpowiedzią na to zagrożenie będą związki włoskich kombatantów. Ten związek włoskich kombatantów, fasci italiani di Combattimento, zostanie założony, następnie scentralizowany przez. Benito Mussoliniego. Organizacją paramilitarną, która będzie walczyła z czerwonymi koszulami na ulicach włoskich miast będą czarne koszule. Bojówka partyjna, milicja, partii faszystowskiej, która wykaże się większą niesubtelnością, ale większą dyscypliną i większą wolą osiągnięcia celu. No i dokona tego, co, do czego została stworzona. No, następnie te bojówki oraz różne kręgi prawicy niezadowolonej, niezadowolonych kombatantów tworzą Narodową Partię Faszystowską. Na jej czele staje ducze, wódz, przywódca nieomylny, no właśnie, który za pomocą metod nieparlamentarnych próbuje terroryzować interior no i w efekcie Sygnałem, symbolem sukcesu był organizowany w końcówce października 1922 roku marsz czarnych koszul z Neapolu w stronę Rzymu. Władze państwowe nie podjęły żadnych działań, aby spacyfikować czarne koszule i doprowadziły za sprawą króla Wiktora Emanuela III. Do nominacji Mussoliniego, który w czasie marszu przebywał nie wraz z maszerującymi, tylko w Mediolanie, niepewny co do no, możliwości czy chęci działania władzy, przeczekał no i okazało się, że mógł odegrać nagrodę. Został zgodnie z prawem nominowany na stanowisko premiera, stanął na czele rządu koalicyjnego, a później uzyskał uprawnienia wyjątkowe. To jest też charakterystyczny element działań e, dy, przyszłych dyktatorów, e, które umożliwiły mu e, wyeliminowanie, sojuszników, opozycji, no i przejęcia władzy w bezpardonowy sposób dla siebie. Kolejna karykatura pokazuje nam właśnie, jak działają czarne koszule. Widzicie, najpierw wymakuje czerwoną flagą chyba jakiś komunista albo socjalista włoski, ale czarne koszule sobie z nim poradzą za pomocą oleju recynowego, a później już wszyscy śpiewają zjednoczeni dla naszej Wielkiej Italii. Eja, eja, alala. La. No i możemy oczywiście rozpoczynać budowę wielkiego, silnego państwa. Kto stoi na przeszkodzie? No na przykład szef socjalistów, Giacomo Matteotti. Więc zamordujemy go i pozbędziemy się problemu, a na posłów opozycyjnych padnie blady strach. I tak działał, i tak rodził się faszyzm. No więc zwróćmy uwagę, przyzwolenie niektórych sfer społecznych prowadzi do tego, że takie nurty polityczne, tacy działacze mogą czuć się coraz bardziej bezkarni, a jednocześnie coraz bardziej potrzebni niektórym sferom politycznym dla wyeliminowania innych zagrożeń, na przykład tych czerwonych. Oto lupa kapitolina, czyli no, tradycyjny, pamiętacie z pewnością, tradycyjną wilczycę, symbol starożytnego Rzymu. i Widzimy, że artysta świetnie podkreślił. Mussolini był pierwszy. On dał przykład innym dyktatorom, takim jak na przykład Hitler, czy Atatürk, czy Metaxas, czy Franco, czy choćby... No, nigdy dyktatorem nie został Mosley, faszysta brytyjski. Ale tu był ten początek i na czym polegała istota dyktatury faszystowskiej. Nawiązanie oczywiście do starożytnych fasces. Symbolów e, liktorów, czy e, narzędzia liktorów e, ochroniarzy, urzędników rzymskich czasów republikańskich. Widzimy o tu właśnie taką ikonografię z czasów antycznego Rzymu. Tu właśnie jest to fasces, które później stało się godłem Italii. I nawiązania do starożytności bardzo często występujące w ikonografii, na czym polegała ta dyktatura na podporządkowania wszystkiego i wszystkich, wszystkich obywateli państwu. Państwo jest najważniejszą wartością tego systemu. Pojawia się system monopartyjny, nie ma właściwie parlamentu, tylko Wielka Rada Faszystowska. Wódz ma zawsze rację, naturalnie. Pojawia się terror z obozami koncentracyjnymi, tajną policją polityczną. Życie polityczne musi upływać na modłę wymyśloną przez przywódcę i jego otoczenie. Więc wszyscy wykonują te same ruchy, wyglądają bardzo podobnie, zachowują się w sposób uniformistyczny dla zapewnienia poparcia Kościoła. To różni Mussoliniego od innych dyktatorów. Zawiera konkordat z Watykanem, choć Hitler także taki konkordat zawarł, ale to inna historia. I Kościół w ten sposób aprobuje, legalizuje te zmiany, które się pojawiają. Bardzo ciekawym rozwiązaniem włoskim, faszyzmu włoskiego, zresztą nawiązującym przede wszystkim, czy wynikających z idei socjaldemokratycznych, było państwo korporacyjne. To znaczy, nie ma konfliktów między pracodawcami i pracownikami. Wszyscy się ze sobą starają porozumieć, uzgadniać kwestie sporne, oczywiście przy mediacji trzeciej części tego stołu rokowań korporacji zawodowych, czyli partii faszystowskiej. I w ten sposób będziemy mogli rozwijać gospodarkę i będziemy mogli czuć się szczęśliwi. Mussolini organizuje wielkie roboty publiczne, osiąga sukcesy również w zakresie kultury czy sportu. No, i zapowiada budowę nowego Imperium Rzymskiego, ale równocześnie mocno indoktrynuje młodzież. Za chwilę zobaczycie to na ilustracjach. No i to co najważniejsze: system totalitarny, reżim totalitarny charakteryzuje się jedyną dopuszczalną formą zachowania. Nie mogę sobie na coś pozwolić, tylko musisz to zrobić i nie za dwa dni, tylko teraz. Teraz musisz pokazać swoją pokorę i podporządkowanie dyktatorowi. Mussolini wykorzystywał środki masowego przekazu do komunikacji z ludźmi. Oczywiście także je zmonopolizował. E, indoktrynacja odbywała się przez udział młodych no, dzieci właściwie w e, organizacjach masowych, takich jak na przykład chłopięca Balilla. Podobne organizacje, e, w podobnych organizacjach zrzeszały się dziewczęta. I oto wielki wódz patrzy, a ty nie możesz mu powiedzieć nie. Tylko zawsze musisz mówić si. Tak, tak wodzu, zrobimy to. To jest również charakterystyczny element tego rysu. Ale nie ja jeden pojedynczo mam coś zrobić, tylko mają to zrobić masy. I stąd wielkie eventy, wielkie przedsięwzięcia z ogromnymi tłumami, które aprobują działalność wodza. Mówią: tak, wodzu, tak zrobimy, tak odbudujemy imperium rzymskie, stworzymy nowe imperium rzymskie. Oto przykład teatralizacji życia publicznego. Włoscy, Piłkarze na Mistrzostwach Świata w 1938 roku, kiedy zdobyli zresztą drugi raz rzędu Mistrzostwo Świata, tu akurat po meczu, chyba ćwierćfinałowym z Francją, widzicie, właśnie unoszą dłonie w tym charakterystycznym geście, a później są przyjmowani przez dyktatora, który może pochwalić się: Zobaczcie, moje państwo jest fenomenalnie rozwinięte. Reprezentacja Włoch znowu mistrzem świata. Mussolini przedstawiany jako wódz nieomylny, budowniczy nowego, wszystkiego nowego, nowego człowieka, nowego państwa. To na jego głowie, czy w jego głowie tkwią rozwiązania przyszłości, rozwiązania futurystyczne, jak widać na załączonej ikonografii. Oczywiście pojawiają się też prześmiewcy, którzy mówią: taki z niego cesarz jak cesarz z papieru, taka kaczka, która dużo mówi, niewiele robi. Czy Mussolini jako Cezar, ale cesarz, ale człowiek, który niesie śmierć i zniszczenie. Czy wreszcie, muszą zobaczyć, nawiązując do wojny, to ostatnia ikonografia tej prezentacji Mussolini rozdarty dylematem w karykaturze Davida, Low. wielkość Cezara ja osiągnę, wchodząc do wojny, czy może jednak ośmieszę się bardzo i stanę się małym człowieczkiem? Ten dylemat na pewno nie pozwalał Mussoliniemu skutecznie działać. Dlatego między innymi w czasie II wojny światowej Italia stała się jedynie pomocnikiem, tak kolokwialnie, nazwę III Rzeszy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panie Zbigniewie za kolejną fantastyczną lekcję historii. Pozwoli pan, że odczytam jeden z komentarzy. Co prawda nie pojawił się on teraz na lekcji, ale. Wcześniej coś tutaj wyszukałem. Tak pisze do nas Battlefield 4 albo Battlefield 4. Od kilku tygodni przygotowuję się do konkursu z historia co za tym idzie oglądam pana. Mimo iż nie jestem w klasie maturalnej to tematyka pasuje do konkursu. Filmiki bardzo treściwe, dobrze przygotowane, bezbłędnie, dobrze dobrane. Tło i efekty. Dla mnie super. Proszę nagrywać dalej. Dziękuję bardzo. To niewątpliwie motywuje do tego, aby tą drogą iść dalej. I jeszcze pytania, które pojawiają się w tej chwili na czacie. Rasti, to też nasz stały chyba widz. Pozdrawiamy Ciebie serdecznie. Pyta tak, czy pojawiły się jeszcze jakieś idee polityczne po 1919 roku we Włoszech? Jeżeli chodzi o nowe idee polityczne, to oczywiście nie. Istniały te, te, te idee, ideologie, oraz działalność partyjna pochodząca z czasów po zjednoczeniu, czyli funkcjonował całkiem nieźle, się trzymał do I wojny światowej, do końca I wojny światowej. Ruch i ideologia liberalna, chadecka naturalnie, oraz socjalistyczna. No nowością być może było pojawienie się komunistów, to raz. A po drugie, właśnie faszystów. Ale pamiętajmy, że jedni i drudzy wyrastali wprost z idei socjalistycznej. I jeszcze jedno pytanie od tego samego ucznia, widza. Wiktor Emanuel III poddał się od razu, czy sprzeciwiał się marszowi na Rzym? Tu kwestia jest dosyć klarownie wyjaśniona przez historyków. Otóż królowi zależało jako głowie państwa na utrzymaniu porządku. Jednocześnie środowiska polityczne o konserwatywnych zapatrywaniach wyraźnie widziały, że jedyną nadzieją na uspokojenie sytuacji wewnętrznej, spacyfikowanie napięć społecznych między dążącymi do zdobycia władzy, ale w sposób bardzo, bardzo słaby, jak się okazało, komunistami, związanymi również z Rosją Bolszewicką, mogli być faszyści. Więc nawet jeżeli premier rządu, Zażądał, a zażądał od króla zgody na wprowadzenie stanu wyjątkowego, to król od razu odmówił. A więc widzimy, że król czuł na sobie odpowiedzialność za spokój wewnętrzny, za ład wewnętrzny w państwie i zdecydował się nie torpedować marszu na Ży. I pytanie od Aleksandry. Dlaczego społeczeństwo włoskie dało przyzwolenie na system totalitarny? E Świetne pytanie, Aleksandro. Rzeczywiście w tej szybkiej narracji nie zwróciłem uwagi na dynamikę przemian. Pamiętajmy o tym, że kiedy pojawiał się Mussolini, nawet kiedy zostawał premierem, to wspomniałem o tym, że kierował rządem koalicyjnym. Kiedy otrzymał uprawnienia wyjątkowe, to minęło znowu kilka miesięcy. I dopiero w roku 1923. Zaczęto postrzegać pewne zagrożenia, to znaczy politycy włoscy zaczęli postrzegać zagrożenia dla demokracji polegające na próbie stworzenia nowej ordynacji wyborczej, która pozwalałaby zwycięskiemu ugrupowaniu politycznemu, które przekroczyłoby próg 25% poparcia społecznego, na przejęcie dwóch trzecich mandatów w Izbie Deputowanych. Co to oznaczało? To oznaczało, że gdyby Mussolini i jego koalicjanci a tam byli również i niektórzy chadecy, wielu konserwatystów, gdyby osiągnęli ten wynik, a osiągnęli również dzięki naturalnie terrorowi, a nie tylko walce wyborczej dopuszczonej przez system demokratyczny, to wtedy dopiero mogliby przejąć pełnię władzy. Ludzie tego na początku nie widzą. Zdają się zderzać z problemami życia codziennego. Oto bezrobocie, oto walki na ulicach. Idę sobie z jednego miejsca do drugiego, a tu ktoś mnie zaatakuje, ograbi, więc ja wolę przekazać władzę człowiekowi, który mówi, ja zrobię porządek, a król mu ufa. A więc w tym momencie jeszcze ogromna większość ludzi nie miała świadomości, mówię o choćby jesieni 1922 roku, że przygotowuje się już jakiś dyktator. Zresztą z Hitlerem będzie podobnie. Pokażę wam to w przyszłym tygodniu. To, to nie było tak od razu zauważalne, że jednego dnia za wstryknięciem palców Mussolini z demokraty przekształca się w dyktatora. To samo dotyczyło Hitlera. Więc tu trzeba było być wnikliwym obserwatorem rzeczywistości i z cierpliwością obserwować tę rzeczywistość, jak się ona przekształca. Politycy włoscy zrozumieli to bardzo późno, ich protesty na przykład takie wyjście, protest awentyński, odsunięcie się z prac parlamentu, właściwie już było krzykiem rozpaczy i niczego nie przyniosło. Ale pytania są fenomenalne, bardzo wam dziękuję. No jeszcze, panie Zbyszku, uczniowie nie pozwalają pójść panu do domu na odpoczynek. Ostatnie pytanie od Aleksandry. W związku z tym, czy Włosi stworzyli jakiś ruch oporu? Może później? E, tak. Kiedy zaczęły tonąć, niknąć delegalizowane oficjalne formy życia publicznego, w postaci przede wszystkim partii politycznych, właściwie ruch oporu, zorganizowany, sformalizowany ruch oporu nie istniał. Te karykatury, które wam pokazywałem, były krzykiem rozpaczy, ale krzykiem rozpaczy już z czasów II wojny światowej. W której wyraźnie już było widać, mówię o karykaturze Mussolini a la Cezar, a la Kaczka. To znaczy, wtedy już można było poczuć się odważnym i powiedzieć, no, ja to zawsze tak myślałam, myślałem o tym dyktatorze. Ruch oporu w znaczeniu działań o charakterze militarnym ujawnił się dopiero latem. 1943 roku, wraz z ostateczną klęską państw osi na terenie Afryki Północnej i wylądowaniu aliantów na Sycylii. Wtedy to właśnie Wielka Rada Faszystowska, wyłoniona przecież ze współpracowników Mussoliniego przez niego samego, zadała mu cios w plecy i doprowadziła do jego dymisji. Takie paradoksy. Ale w państwie totalitarnym raczej generalnie trudno o taką odwagę, która pociągnie za sobą innych odważnych i doprowadzi do zniszczenia takiego systemu. Tam każdy boi się niemal własnego cienia. Tak jest i Mussolini marnie skończył. Dziękujemy Wam serdecznie za udział w tej lekcji. Dziękujemy Panu Profesorowi za doskonałe przygotowanie zajęć. W... Historia w każdy poniedziałek wieczorem na Kujawsko-Pomorskiej e Szkole. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się, dobranoc.